Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Windbound. Mamy już tutaj naprawioną, zbudowaną i przygotowaną do następnych wypraw łódkę, która jest w tym momencie już katamaranem. Tu sobie zrobiłem drugą sztycę na sakwę, tylko muszę jeszcze drugą sakwę faktycznie zrobić zaraz. Tutaj jest sakwa, tak? Myślę, wydało, że coś się zbagowało i zniknęło, ale widzę, że sakwa jest. Moje rzeczy na tej sakwie, zobaczcie, tutaj są. Gorzej, jakbyśmy to wszystko stracili, nie? To byłoby smutne. Ale myślę, że skoro mamy, wiecie co? Skoro mamy kości z... strzały z kościanym grotem, ja bym może zabrał i kości. Nie mamy zbyt dużo tych kości, bo straciliśmy je w głupi sposób, ale... wydaje mi się, że na razie, dopóki nie będziemy potrafili robić tych strzał z tym grotem, to żeby zaoszczędzić również miejsce, wydaje mi się, że ja bym tutaj... dotrzymanych, zachował sobie faktycznie strzałę z kościanym grotem na razie, nie? Tak mi się wydaje, że byłoby spoko, tak samo ta garbowana skóra można by tutaj też wrzucić, a resztę na razie będziemy sobie utrzymać. Już pamiętajcie, że mamy też drugą sakwę, drugie miejsce na sakwę, które oznacza, że musimy zrobić sobie kolejną sakwę, która wymaga dużo trawy. Lina z trawy i liść palmy, a jeszcze liście palmy są potrzebne. Nie wiem, czy na tej wyspie przypadkiem nie zwiedziliśmy już wszystkiego, co było do zwiedzenia. Oczywiście na razie nie interesuje mnie w ogóle wildlife tutaj. Choć patrzę, że nie mam jedzenia kompletnie, więc może byśmy się zaopatrzyli, chociaż pewnie na nowej wyspie też będzie jakieś jedzenie. Może byśmy się zaopatrzyli chociażby w coś. Z drugiej strony myślę sobie, kurczę, że dobrze byłoby zrobić trochę więcej kościanych strzał, skoro kości wziąłem do ekwipunku. Ale nie wiem, czy tutaj były chyba jakieś dołki, nie? Ja wiem, że jakieś dołki tutaj są, możemy spróbować jeszcze tu dziabnąć tego odyniątko. To odyniec się w sumie trafił, ale będziemy z nim walczyć w takim wypadku. O, uciekli. Tak, to jest to miejsce, w którym dodatkowe obrażenia wchodzą. Ach, chciałem złapać. O, sam do mnie przyjdzie. Tak jest, sam do mnie przyszedł. Czy to oznacza, że odyniec ten duży się też wkurzy? Zobaczymy. Z małego wypadło tylko i wyłącznie surowa skóra, to nie do końca jest super. Chodziło mi bardziej o... coś bardziej mi chodziło, tak? Chodź tutaj. Chodź tu, mały skubańcu. Nie uciekaj, bo cię dźgnę. Tutaj cię strzelę cię. No co za pudło? Nie trafiłem? Czy nie trafiłem w końcu? Kurczę, chyba nie trafiłem tą strzałą w końcu. To jest jedyny sposób na stratę strzał, nie traficie. Jak nie trafiecie, to strzała wcale nie wypadnie, więc to jest sposób na tracenie. Rzeczywiście mam kość, mięso. O, tak, czyli chyba nie trafimy, jak rzeczywiście jak wleci gdzieś tutaj nie traficie, to tracicie. Jak nie traficie, to tracicie ogólnie. Dlatego tutaj myślę, że właśnie chciałbym zrobić sobie na razie, bo widzieliście, że miałem dwie strzały, tak? Bo jeszcze pod koniec tam po włączeniu nagrywania polowałem na kocika. Kocika? Na kotka. I kotek, raz je trafiłem i zżarłem jedną strzałę. Więc ja poszukam jeszcze dołku, żeby znaleźć sobie, wiecie co. O, to jeszcze można sobie spokojnie zjeść przy okazji. Poszukam jeszcze dołku, żeby wydobyć piórka. No muszę przyznać, że obleciałem całą wyspę, nie widzę żadnego takiego dołku. Być może dołki też znikają i się nie pojawiają na nowo. Tak mi się wydaje. Dobra, a zatem jednak mimo wszystko czas płynąć. Tutaj sobie strzał nie zrobię, ale myślę, że jak dopłyniemy do nowej wyspy, to też coś tam poznajdujemy, więc na razie chyba sakwy też nie jestem w stanie zrobić. Ona potrzebuje przede wszystkim liści z palmy, a mam grubą trawę, ale nie mam w ogóle liści z palmy, bo wiadomo. Wzięły się i skitrały, także... oczywiście przed wypłynięciem zrobimy bardzo ważną rzecz, czyli zapiszemy grę na wszelki wypadek. Gdyby stało się coś typu zniszczona cała łódka. I to jest chyba jedyny sposób, na to, żeby radzić sobie z pewnymi mechanikami tej gry, po prostu czasami ładować save'a i tyle. I się nie cyrtolić. Żegluj! Tak jest. Podnosimy żagle i płyniemy na nową wyspę. Oczywiście trzeba będzie sprawdzić, co i jak. Ciekawe, czy można by drugi kadłub, kolejny kadłub postawić, potem na tym kadłubie kolejną platformę i na tym kolejny żagiel, żeby pływać jeszcze szybciej. A, no i właśnie. Mówiliście, że jeżeli chcę unikać ataków tych krabów, wstrzymać się z daleka od rafy koralowej. Może rzeczywiście to ma sens? Płynę sobie... aha, i teraz tak. Gdzie płynę tutaj i przed sobą widzę, że jest jakaś wyspa. Po prawej też widzę wyspę. A może tu widzę jakąś wyspę? Po swojej prawej też widzę wyspę, więc myślę, że skręcamy tu w prawo. Chociaż mam wrażenie, że stąd kiedyś widziałem też małą wysepkę. A na każdą z nich warto... aha, to są te... dobra, czekajcie, to nie jest wyspa, to co gdzie teraz płynę. Tylko to, co teraz, to są te... te takie skały, ale może tutaj da się na przykład... skombinować jakoś te surowiec, wiecie, cały czas gdzieś poszukuję przy okazji jeszcze żelaza.
Nie wiem, czy to gdzieś tutaj to żelazo znajdziemy, czy niekoniecznie. Pewnie będziemy musieli nauczyć się trochę tutaj jakby balansować pomiędzy tymi skałami. Nie wiem, czy to by się nie przydała właśnie jakaś łódka, wiecie, na wiosło, a nie na żagiel. No ale cóż, zobaczymy, jak to nam pójdzie. I co tutaj w środku można znaleźć, bo to mnie też intryguje. Ewidentnie jest to ciężki teren do żeglowania. Będziemy zryfować trochę żagle, myślę. Zryfuję je całkowicie, żeby się trochę zatrzymać i rozejrzeć. Ale wydaje mi się, że tutaj, tak, tu jest chyba miejsce, na które można wejść. Troszeczkę żagiel podniosę. Tak jak mówię, żeglowanie w tej grze jest zrobione bardzo dobrze. Bardzo realistycznie, fajnie, ale nie irytująco, przynajmniej na razie. W żaden sposób nie czuję się poirytowany sposobem, jaki żegluje się w tej grze. Ale no mówię, mam tutaj jakby doświadczenie żeglarskie, więc może to trochę coś jakoś wpływa na odbiór, tak? Dobra, podniesiemy ten żagiel już w pełni, bo widzę, że trzeba będzie napiąć go jednak mimo wszystko. A, i tutaj będą, dobra, liście palmy, także zawsze spoko. Dobra, już rzucamy żagiel. I jesteśmy. Mam nadzieję, że bez zniszczeń dopłynęliśmy tutaj. No i ciekawe, co w tym miejscu jest. Nie ten przycisk. Na pewno będziemy zbierać zawsze liście palmy, zawsze będę starał się też pozbierać oczywiście trawy, bo trawy są mimo wszystko bardzo mocno przydatne i potrzebne. Szczególnie, że mam ich mało w sumie. Jakieś patyki na pewno też pozbieramy. Wszystko to może mieć znaczenie, wszystko może być potrzebne, a na razie tak w sumie smutek tutaj na tej wyspie. Taka w sumie ograniczona skałami. I też mnie w sumie ciekawi, czy na tych skałach można coś znaleźć w takim wypadku. Idealnie 6, dobra, bardzo dobrze, bo idealna liczba liście palmy, żebyśmy mogli sobie... A, jest coś, no dobra, jest coś. I chyba w końcu jakiś upgrade do staminy. W końcu nam się coś trafiło. Tak. Będzie można sakwę zrobić. A to musi być upgrade do staminy. Widać, że jest żółte, widać, że kolor chyba zdradza. Tak jest, zwiększona wytrzymałość tak zwana. No, nie jest to dużo, ale zawsze coś, tak? Zawsze coś. Tylko szkoda, że do tej pory to był jeden jedyny tylko. No, czyli, no dobra, to już lepiej, tak? Że już na tej wyspie znaleźliśmy coś jeszcze dodatkowego. Przy okazji można by też już tutaj... Wszystkie inne gry, a nie poczujesz nawet tego upadku. Windbound, o, prawie nie żyjesz, prawda? Więc na początku zrobimy taki manewr, że ja tutaj tę sakwę na razie tu włożę. O, teraz zrobię, to jest bardzo dziwnie rozwiązane, ale tak to rzeczywiście działa. Aha! Niekoniecznie to był dobry pomysł, zapomniałem, że... Wiedziałem, że tam jest też trawa, dobra, zróbmy tak, zróbmy tę sakwę tak. Na początku dziab. Ile tam tego trzeba było? Liście palmy i dwie liny? Tak, dwie liny. A potem się okaże, że znajdziemy surowiec na lepsze sakwy, nie? I będzie śmiesznie. Dobra, zrobimy sakwę. Jest ta sakwa oczywiście została wyrzucona. Teraz tak, możemy zamienić tę sakwę, która jest tutaj pusta. Tu ją wrzucić. I zabrać z powrotem tę sakwę. O. I tak to pokrętnie, ale działa. I teraz tu możemy zrzucić rzeczy, które są nam niepotrzebne. Na razie, czy na przykład szczycina posoki nie jest nam teraz potrzebna. Surowe mięso, no może zjemy. Surowa skóra, by jeszcze nie przerobiona. Mamy tu bambus, który może być potrzebny. Kijek. Kijki gdzieś trzymamy w ogóle. Gruba trawa. Kości. To możemy trzymać. Liście palmy możemy na razie zrzucić. Tutaj jakby wiecie, no w takich grach lubię sobie jakoś segregować, że tutaj to, a tutaj tamto, ale tutaj... Ciężko to zrobić jednoznacznie. Tu rzucimy sobie kijki na razie. Dobra. Okej, okay, no i to tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Tak mi się wydaje, oczywiście robimy... Zawsze przed wypłynięciem będziemy robić zapis. Obym tylko pamiętał to rzeczywiście robić. Popchnij. Wskocz. Trzeba będzie tu obrócić trochę. Bo trochę mamy... Niewłaściwy... A, i będziemy teraz pod wiatr płynąć. No właśnie. Mam gdzieś na tych skałkach nic nie było, ale nie widzę, żeby coś było. Więc będziemy musieli napiąć mocno żagle i tak będziemy płynąć. Także da się płynąć, da się żyć. Tutaj mamy jeszcze ryby do ubicia tutaj w razie czego. Ale to w swoim czasie. Gdzie płyniemy? No właśnie, teraz zawróciłem, a dobrze byłoby się rozejrzeć, ale wydaje mi się, że raczej tutaj ma żadnej wyspy już nie będzie. Tak, tam jest jakaś wyspa. Ale to jest ta wyspa, którą już znamy raczej. Znaczy będę wypatrywał czegoś na zachodzie, może będzie coś. Ja w każdym razie idę szukać. I zaiste na horyzoncie wypatrzy małą wysepkę. Tak, idealnie przede mną jest, tak? Tutaj są chmury burzowe, czyli to jest koniec mapy prawdopodobnie. O, teraz się palma pojawiła. To jest wyspa, na której przed chwilą chyba byliśmy. A to jest malutka, widzicie? O, nic tam nie ma, więc... Wow!
O kurczę, o, tutaj mogło zajść coś bardzo złego, tak jak wiecie, no najbardziej niebezpiecznie jest z punktu widzenia żeglarskiego, jeśli wiatr wieje wam idealnie w bok, jeżeli wiatr wieje tak jak teraz, jakbym miał napięty maksymalnie teraz żagle i teraz bym wiatr miał 90 stopni, to jest bardzo niebezpieczne, bo to największe przechyły są wtedy i to może wam naprawdę łódkę wywrócić. I zauważyłem, że w tej grze również jest to tak przewidziane, że trzeba bardzo uważać, ponieważ gdzieś iż zaiste można sobie zrobić niezłe kuku. A tymczasem tu jest samotne drzewo. Tak to wygląda na razie z daleka. Samotne drzewo. No dobra. Refujemy żagiel. Okej. Zatrzymamy się tu obok i zobaczymy, wskoczymy tam do środka. Mam nadzieję, że... A czekajcie, bo ta, wiecie co? Tak sobie teraz uznałem, uzmysłowiłem, że my tutaj nie mamy... My tutaj nie mamy tej... Czekajcie, czekajcie, my tu nie mamy... Kotwicy. Potrzebuję kamienia i liny strawy. Kurczę, kotwica. Bo możemy odpłynąć, widzicie? Zapomniałem, dobra. Zatem robimy tak. Na początku, nie wiem czy ja mogę zrobić linę strawy teraz, a idealnie będę miał akurat dwie. Kamyki weźmiemy sobie z jakiejś sakwy, nie pamiętam z której, pewnie z tej drugiej. Tak, bo wydaje mi się, że nie w tej sakwie mieliśmy. No właśnie, kotwica. Tutaj są kamienie? Glina. Kamień, dobra, tutaj są kamienie, świetnie. Ale nam miota. Fale są. I zrobimy sobie kotwicę. Dobra, tylko teraz musimy dostać się gdzieś, gdzie te kotwice będzie można... O, tutaj, dobra, wytwórz. Okej, mamy tutaj z prawej strony kotwicę. Świetnie. I teraz ta kotwica powinna być zrzucana, kiedy będziemy hamować, więc damy żegluj. Czy tak jakoś tak bezpiecznie postaram się stąd? Na razie podniosę lekko te żagle. Tak. Popuścimy trochę, żeby nabrać oczywiście prędkości. Ale tak delikatnie tylko. Podbalansujemy trochę tutaj. O. I tak, teraz pytanie brzmi... O, świetnie. Pytanie brzmi, czy on zarzuca tę kotwicę, czy to po prostu jest taka... Taki rysuneczek, że kotwica jest, ale on zostanie w miejscu, tylko że nie widać. O, jest. I znowu kryształy. No najgorzej. To już chyba trzeci? Czy czwarty? Kilka morskich fragmentów. Co prawda mamy 1005, więc może jakiegoś dobrego perka zdobędziemy, idąc na przykład do trzeciego poziomu. Do trzeciego rozdziału, ale na mimo wszystko smutek troszkę. Nie tego się spodziewałem, prawda? Dobra. Mamy dobry wiatr. Musimy tego teraz zobaczyć, gdzie płynąć. Pamiętajcie, że jeszcze nie znaleźliśmy jednej wyspy, więc myślę, że raczej powinniśmy płynąć na drugą stronę, czyli teraz w lewo i przez tamtą wyspę na pewno. Wiatr nie będzie nam tutaj za bardzo sprzyjał, więc popłyniemy tak, żeby nam jak najbardziej sprzyjał. O. Postaramy się teraz nabrać prędkości i ominąć wyspę, którą mamy teraz po lewej stronie, po lewej burcie. Ominąć już rzeczywiście z lewej burty. O, i na rozpędzamy się powoli. Po lewej stronie, mijając teraz już tę wyspę, widzimy po lewej burcie, widzimy miejsce, gdzie będziemy chcieli dotrzeć, jak już włączymy wszystkie. O, tutaj mogą być te skaczące. Trzeba też uważać, bo tu widzicie, wychodzi z wody i... Ale zasuwamy naprawdę mega szybko, zobaczcie. Naprawdę mega potężnie, mega szybko. Widzę małą wysepkę, na nią płynę. Znowu te rafy koralowe mogą mieć te kraby niebezpieczne. Ale no popylamy jak porąbani. Cudownie, z wiatrem to się super świetnie płynie. O, o! A propos. Nie zauważyłem tej rafy. I co teraz? Dobrze, że są fale. To też jest dość realistyczne, że fala nas zrzuciła. Oj, i jest krab! Nie trafił na szczęście. Ale sami widzicie, był. No, tu trzeba bardzo, bardzo uważać. Ale dobrze. Trzeba będzie naprawić łódkę. Jak dopłyniemy w końcu do brzegu gdzieś, trzeba będzie naprawić łódkę. Tutaj myślę, że w ogóle zrobimy zapis też. A, my byliśmy chyba tutaj. O kurczę, bo to mi bardzo przypomina miejsce, w którym byliśmy kiedyś. Wydaje mi się, że przy... Tylko właśnie pytanie, czy to byliśmy tu, czy nie tu. Nie, nie byliśmy tu. Dobra. Ale zobaczcie, co tu znowu jest. No przecież szlak mnie trafi. Kolejne... Kryształy, no przecież daliby mi więcej HP, daliby mi więcej staminy. Nie. Po raz kolejny kryształek, nie będą jakieś dobre perki do zebrania. Tylko 100 fragmentów, tak nad nie jest, to nad nie jest dużo. Dobra, myślę, że to jest czas na to, żeby też naprawić naszą łódkę tutaj trochę. Więc napraw.
Aha, jest bambu. 35% zdrowia już tylko, widzicie? Napraw. Dobra, naprawiamy tę część. Za chwilę może być średnio. Teraz pytanie, ile ta część ma? Już wyłączył się system naprawy. Napraw. 100%? 100%? Dobra. Ok, czyli tylko tamten prawy był rozwalony na 35. To bardzo szybko się niszczy w takim wypadku. Bardzo szybko. Dobra, to teraz musimy popatrzeć. Muszę coś w ogóle zjeść, bo tak widzę, że głodny jestem. A jedyne, co mam ze sobą, to psujące się żarcie. W ogóle muszę postawić ognisko. Co? Muszę postawić ognisko tutaj. Na statku. Tylko nie wiem, czy tego nie potrzebuję kolejnego kadłuba. Kadłubu, przepraszam. Dobra, jedziemy. Nie jest to świeże mięso, będzie nam tutaj trochę bujać nami, ale przynajmniej bez obróbki. Ja nie czuję, żeby to było straszne. W żaden sposób nie tracimy HP. Dobrze, jedzenie surowego mięsa moim zdaniem wcale nie jest złe. W sensie nie widzę przeciwwskazań. Zapisujemy oczywiście. I cóż, i gdzieś musi być kolejna wyspa. No to musi być ta wyspa oczywiście z miejscem, gdzie możemy pierdzielnąć promień. I teraz właśnie chyba jest gdzieś tam. Idealnie za nami, jak patrzę tutaj, to... O, no właśnie, idealnie za nami. Mam wrażenie, że tam jest właśnie jakaś wyspa, na której jeszcze nie byliśmy. Płynę tam. Z tego, co widzę, to dokładnie jest to, o czym myślałem. To jest dokładnie ten typ wyspy, którego potrzebowaliśmy. To jest mała wysepka, ale zobaczcie, że ma ten swój szczyt, który nam jest potrzebny. O, tylko tu czuwasz na kamienie. Ryfuję żakle spokojnie, żeby trochę wyhamować. O właśnie, i tutaj sobie spokojnie, siłą inercji. Proszę bardzo, przybiliśmy do brzegu. Mam nadzieję, że od tego nie ma jakichś obrażeń. Pytanie, czy tutaj coś żyje? Liście palmy zawsze spoko. Chyba niewiele tutaj żyje, ale tutaj jest bardzo dużo liści palmy. Dobra, chociaż tyle. Może w przyszłości poznamy jakieś większe sakwy. Się zobaczy. Musieliśmy, no zobaczcie, naprawdę miałem mega pecha, że akurat wskoczył nam na tamten statek ten cholerny krab i akurat nam go zniszczył, bo teraz to jest całkiem spoko. Dobra. Jestem na samej górze. Wchodzę w interakcję. Odpalam trzeci promień Nautilusa. Tak to nazwijmy. I myślę, że możemy chyba spokojnie chyba udawać się już. Śmierć świętego prawa zostawia gorzki posmak. Pozostała jedna droga, aby wypełnić pustkę w środku. I wygląda na to, że dotarliśmy chyba do momentu, w którym możemy sobie pozwolić na to, żeby iść, płynąć do następnej wysp, do następnego rozdziału, tak myślę. No tutaj raczej większość wysp mamy zaliczone, tylko patrzcie też, że... Oczywiście, nie patrzcie na moje HP, tak? Raz spadłem. O-o. Dobra. Drugi raz spadłem. A wiecie, że jakbym spadł za mocno, nie zdążyłbym zareagować i w ten sposób skończyłbym grę? Ja ledwo żyję teraz. Mam bardzo mało HP, a nie mam kompletnie jedzenia. To jest teraz bardzo niebezpieczne, bo... No właśnie, bo ledwo żyję. Wiecie co? Tutaj mogą być ryby. Może to przyszedł moment, żeby zapolować na jakąś rybę. Najczęściej jak pojawia się ryba, to mam nawet napis tutaj, że się pojawia jakaś ryba, więc... Chyba trzeba zapolować na jakąś. Może się gdzieś pojawi. Mam taką nadzieję, że uda mi się zapolować na jakąś rybę tu. Jest ryba. Płynie. Przede mną. Tak jak brzmi, czy uda mi się ją dziabnąć. Trafiłem? Chyba trafiłem. Dobra, jest, surowa ryba. Wypatroszona i oczyszczona troć oceaniczna, gotowa do przypieczenia. Można spożywać na surowo, aby odegnać głód, jednak efekty są tymczasowe. Mamy nowy przepis olej, tak? Bo z surowej ryby możemy pozyskiwać olej. Gdzieś robi się coraz głodniejszy, a... A czy ja mogę w ogóle... Dobra, musimy zobaczyć to, bo w sumie ledwo żyję. Akcesoria łodzi. Wymaga to kijka jeszcze. Znajdźmy sobie jeden kijek. Gdziekolwiek go tutaj powrzucałem. Tu nie ma kijków. To może być w drugiej sakwie. Zobaczmy. Tu jest krótko... O, jest, są kijki. Dobra. Zawsze muszę wrzucać wszystkie, niestety. Tu mamy glinę. Dobra. I mamy też kamienie. Można zostawić. I zobaczmy, czy ja w ogóle mogę teraz ten ognisko gdzieś tutaj postawić? Byłoby fajnie mieć ognisko. Aha! Do tego jeszcze są potrzebne kamienie. Widzicie, zapomniałem, że jeszcze kamień. Dobra, i zobaczmy. Teraz... Ognisko... Ognisko mogę sobie tu postawić. Dobra, jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobra, czyli ognisko mi się wydaje, że jest o wiele bardziej inteligentne tworzyć tutaj, prawda, niż gdzieś. I możemy teraz rybę na przypieczonym ogniu sobie zrobić. Bardzo dobrze. Tylko oczywiście zobaczcie, że ognisko to nie może zostać chyba rozwinięte, albo było wcześniej, zanim kliknąłem. Także... No na razie tyle.
Na razie tyle oraz podczas płynięcia będziemy mogli, teraz sobie będziemy mogli odpłynąć. Mam nadzieję, że woda nie zalewa aż tak mocno. O, patrzcie, jeszcze jedna ryba. Tak jest, to myślę, że warto ją zebrać. Za chwilę będziemy mogli zrobić kolejną rybę. Ciekawe, czy da się jakąś wędzarkę tu postawić. Ale myślę, że przede wszystkim nas interesuje posiadanie ogniska, jakiegokolwiek ogniska, szczególnie zaraz, zanim odpłyniemy, zapiszę grę, chociaż no mówię, zapisuję grę mając bardzo mało HP. Wszystko przez to, straciłem prawie całe HP włożąc na głupią wieżę, no. Żeby wieża zadawała mi większe obrażenia niż potwory żyjące w tej... O, mam nadzieję, że to nie daje obrażeń w łódce. Ale muszę przyznać, że nie jestem pewny, że tak to działa. Dobra, włazimy. Może da się jeszcze polować na te... Na te ryby z tego. Nie z lądu, tylko z wody. Ale ciężko mi powiedzieć. Dobra. Robimy teraz... Wydaje mi się, że to wszystko. Robimy teraz... Myślę, że... No nie wierzę, ale chyba będę musiał płynąć trochę pod prąd. Ale tak, tam widać miejscówkę, która nas interesuje. Przed nami jest, tak? To jest to miejsce, które otworzy nam przejście do kolejnej części drogi. No i trochę pod wiatr, ale zawsze można oczywiście halsować, tak to się nazywa, tak? Płyniemy teraz, w tym momencie wydaje mi się, że prawym halsem, to się tak nazywa, bo w zależności na którą stronę jest odwrócony bomb. Bomb to jest ta dolna, poprzeczna beczka, na której jest żagiel, więc jeżeli bomb, a i ogólnie żagiel główny, w tym przypadku nie wiem, czy to jest grot, ale zakłóżmy, że to jest grot, główny żagiel, jeżeli on jest na prawą stronę, to że płyniemy prawym halsem, ale wiecie, tu mogę się jeszcze mylić, bo dawno nie używam tej nomenklatury. Więc halsować oznacza po prostu używać tak wiatru, lewo, prawo skręcać po to, żeby manewrować tak, żeby po prostu, wiecie, płynąć przed siebie, nawet jeżeli jesteśmy pod wiatr. Więc teraz płynę trochę pod wiatr, ale płynę prawym halsem. Za chwilę zmienię, na przykład mogę teraz zrobić zwrot przez sztag. I teraz co to jest zwrot przez sztag? To jest zmiana, przecięcie linii wiatru. W ten sposób, oczywiście to teraz i w tym momencie bomb przelatuje na drugą stronę, tak? Wtedy jest, wybieramy wtedy główny żagiel po drugiej stronie, tak? Z drugiej strony, czyli na początku wybieraliśmy z prawej, teraz byśmy wybierali z lewej, tak? Czyli puszczamy prawe szoty, zaciągamy lewe szoty. No to jest dużo takiej fajnej nomenklatury żeglarskiej. Dobra, a teraz na przykład chcę się zatrzymać, więc staję idealnie pod wiatr, ale robię to specjalnie. Dlatego, żeby zrzucić żagle, po prostu spokojnie skonsumować to, co mi się tutaj ugotowało, mam nadzieję. Tak, ugotowało się, więc zbieram. Ryba pieczona na otwartym ogniu, proszę bardzo. A i czyli można będzie to usprawnić, zobaczcie. Da się zrobić wędzarnię, da się zrobić... Tylko wędzarnia wymaga grubej trawy 3, a nie mamy aż tyle trawek, widzicie? O dziwo, cały czas chyba płyniemy. Więc na razie zrobię po prostu nową rybę pieczoną, ale oczywiście muszę też zjeść. Ale cały czas jakoś tak powoli się poruszamy, co jest też interesujące. I od razu zjemy sobie tę rybę, trochę też zdrowia przywrócone, bardzo dobrze. No i drugą rybę też będziemy chcieli oczywiście sobie tutaj wpierniczyć, oczywiście. No dobra, nabieramy jeszcze raz kurs. Fajny w ogóle animacja dymu jest, bardzo mi się podoba. Czyli tak, tu byliśmy, tak? Ale tam widzę, że jest jeszcze jedna wysepka i nie pamiętam, czy przy niej byliśmy. Więc ja rozumiem na przykład ludzi, którzy jakby nie mają do czynienia z żeglarstwem i się na przykład frustrują, że teraz nie mogliby płynąć prosto na tę wyspę, tylko muszą naokoło płynąć, tracą czas, ale no kurczę. Nie pamiętam, czy byliśmy tutaj, poczekajcie. Wygląda na coś nowego. Teraz sprawdzimy, czy... Nie, byliśmy tu... O jest, ale widzieliście, co jest na tej wyspie? Czy wy widzieliście, co jest na tej wyspie? Po raz kolejny będziemy mieli kryształy, ale nazbieramy ich tyle, że teraz, kurczę, niech dadzą mi teraz złe perki, to się naprawdę wkurzę. Bo tu widzę, że mamy teraz tyle tych kryształów w różnych miejscach do zbierania. Możecie mi w sumie dać znać, czy wy też trafialiście głównie na... Czy też trafiacie w tej grze głównie na te, na niebieskie? Kryształozbieraki? Bo może rzeczywiście na przykład rzadko się trafia na ulepszenie jakiejś statystyki. I widzę, że chyba to wszystko, tak się rozglądam po naszej mapie tutaj. Wydaje mi się, że każdą wyspę odwiedziliśmy. Wysepkę mniejszą i większą. Szkoda, że nie ma wszystkie, nie ma jakiegoś znacznika. Wygląda na to, że to już jest koniec, że będziemy już płynąć tak czy siak na trzecią wyspę. Do trzeciego rozdziału może, tak? Dobra. Czy jest ryba gotowa? Przy okazji, jak już tu zatrzymaliśmy się, nie jest gotowa. Czy tu jakieś ryby pływają? Może bym coś jeszcze upolował, bo tak... Dalej uważam, że to mało jedzenia. Przydałoby się upolować jakiegoś kotka albo rogoszca teraz. Albo po prostu zjeść coś na wyspie. Płynie ryba. Bym tylko się dostał do niej i nie uciekła mi przede mną. Tak jest!
Skoczek jest trafiony, skoczek jest zebrany, mamy jeszcze jedną rybę na drogę. W razie czego, jeszcze sobie zżrymy coś. Przy okazji. Dobra, muszę uważać na tą swoją staminę cały czas. Tu już jest ryba gotowa? Świetnie, bardzo się cieszę. I jeszcze jedna ryba leci. Tak jest, a przy okazji my sobie jeszcze się raz najemy, o proszę bardzo. Tak jest. Nie no, powiem szczerze, tak, oczywiście jest to upierdliwe, że trzeba dbać o zdrowie i przede wszystkim o te, czekajcie, ale ich tu dużo się nagle zrobiło. Nie no, oczywiście wszystkie pozbieram, bo to jest jedyne żarcie, które teraz mogę mieć, ale nie, ja tutaj nie zgadzam się na pewno ze stwierdzeniami, że nie ma tutaj jedzenia w tej grze. Naprawdę jest. Tylko na te ryby też trzeba zapolować, bo ich jest, nie jest zbyt dużo. Więc też trzeba trochę się namęczyć, ale jak najbardziej jedzenie jest. I teraz gdybym miał na przykład wędzarnię, gdybym miał trawy, żeby móc zrobić te wędzarnie. A dziwo, że nie mam tych traw. Mam jedną trawę tylko, no to się nie dziwię, faktycznie. Można też, zobaczcie, ole pozyskać z ryby. No, młotek się zaznaczył. Upota. I mielibyśmy możliwość faktycznie tutaj ogarnięcia tego wszystkiego. Z kijku możemy też podstawowe strzały, czego ja nie chcę. Czy muszę naprawiać coś? 100%. Jak bambusa będę potrzebował, to bym musiał to naprawić. Widzę, że wszędzie 100%. Dobra, jest ok. Możemy płynąć. Oczywiście obrót zwrotu przez rufę, ciekawostka żeglarska, jest również Oprócz zwrotu przez sztag, czyli kiedy nasz wiatr wieje z przodu, mamy też zwrot przez rufę, który jest bardzo niebezpieczny, ponieważ bardzo mocno wtedy... rzuca nam bombem, tak? No bo jak mamy od tyłu wiatr i gdzie mamy wypuszczony bardzo daleko bomb, niemalże jest 90 stopni w kierunku płynięcia, czyli bardzo daleko jest wypuszczony, no to potem przylatuje na drugą stronę, bardzo trzeba uważać, to jest jeden z niebezpieczniejszych manewrów. No ale jak mamy wiatr od tyłu, no to nie możemy raczej zrobić nic innego. Czy można by zrobić okrętkę i zrobić zwrot przez sztag zamiast przez rufę? No ale, wiecie co, no ja na koniec oczywiście jeszcze poczekam, aż ta ryba się tutaj upichci, może jeszcze jakąś złowię, może jeszcze wstawię od razu. Nie będę nawet kolejny wstawiał, ponieważ jak zamyślę, to zaraz czas się zatrzyma i... Wiecie, tam jest taki event, który powoduje, że czas się rzeczywiście zatrzymuje, więc nie mam się co martwić o życie. Bardziej się muszę martwić o to, żeby dopłynąć dobrze i wybrać kolejnego perka, bo dzisiaj będziemy wybierać kolejnego perka. No dobra, to zaczynamy wchodzić w interakcję. Zaczynamy znowu generować schody. Co w sumie to trasa jest dość taka monotonna, w sensie nawet te góry widać, że są chyba identycznie zrobione. Chyba, że na szczycie, szczyt może jest jakiś inny, bo tak w sumie ciężko powiedzieć, ale chyba nie. Chyba szczyt jest taki sam, tylko teraz nie mogę kamerą ruszać, nie? W tym momencie kamera jest ustawiona sztywno. Wydaje mi się, że też będzie jakaś taka jama, w której znajdziemy znowu teleport do innej części świata. Po prostu. Ale tu też zdobywamy trochę kryształów. No, 1700 kryształów. Teraz poproszę znowu tego perka, który zwiększa mi pojemność sakiew. No to jest tak znakomity perk. Według mnie, tutaj przynajmniej. Ja to zmniejszyłem sobie tak szansę na zatrucie, więc no... Jeszcze mi nic tutaj nie zatruło jakoś mocno, więc... Mam nadzieję, że nie chodzi o te negatywne skutki jedzenia mięsa, że to trwa krócej, bo to byłoby bez sensu, nie? Ale tylko na tyle było mnie stać. No dobra. To oczywiście klasycznie zrobimy jeszcze jeden zapis gry. Bo nigdy nie wiadomo, jak to się skończy, jak tu odpalę. Już raz miałem tu crasha, więc nie chcę mieć po raz drugi. I wchodzimy w interakcję. I znowu jesteśmy tutaj. I będziemy mieli pewną kolejną część historii. Tak mi się wydaje, że kolejna część tak jest. Druga część historii. Dopłynęli do jakichś wysp, ale jakieś widzę, że przyszły burze, sztorm przyszedł. Aha, i co, i na tej wyspie... Co, wyznawali śnięte ryby? Czy co? Tak to trochę wygląda. Może to był dar dla Nautilusa? O! Wynaleźli narzędzia? Nie wiem, czy to narzędzia, czy... co tam się z nim dzieje? Widzę, że on trzyma w ręku... muszle, a drugi nie wiem, co trzymał, że jakaś dusza mu wychodzi z głowy, nie wiem, o co tam chodziło. Ale nie, no w sumie to jest fajny motyw, tak? To jest ciekawy motyw. Druga przeprawa, Huria. Ciekawym motywem jest właśnie to, że mamy tu do czynienia z... No, że jest jakąś historią, tak? Którą trzeba sobie samemu troszkę też opowiedzieć. Widzę, że nasza łajba zostaje tak, jak jest. No, to jest chyba wielkości takiej, którą byśmy chcieli docelowo mieć. Wypalił nam się oczywiście piecek, chciałem powiedzieć. Wypalił nam się... to mogę zapisywać? Dalej mogę zapisywać. Wypalił nam się ognisko.
Patrzę jak tam. No mniej więcej dobrze mamy. Czas na kolejne oczywiście wyzwanie. No, no widać, że tutaj jakby mamy wyzwania związane z omijaniem przeszkód. Rozumiem, że tu nie ma żadnych jakichś... Oj, właśnie już od razu trzeba uważać. No właśnie. Tym bardziej trzeba uważać, bo ja jakby tutaj... O ja! Nautilus! Trzeba uważać z prędkością. On nas tu gdzieś prowadzi. Tak. Mam nadzieję, że też ilość żagla, który mam... Jakby... A widzę te skały. Co jest? Aha! Bardzo logiczne to było, co się teraz wydarzyło. Trzeba bardzo uważać, tak? Uważać na te skały, bo mnie wywala bardzo mocno. Dobra, płyńmy i zobaczymy, jak daleko uda nam się upłynąć. O kurcze, ale idealnie, ale się udało. Dobrze, że płyniemy z falą. Gdybyśmy nie płynęli z falą, wylądowalibyśmy na jakiejś rafie. O, dobrze, znowu się podniósł poziom wody. Trafilibyśmy na rafę, gdyby tylko nie to, że płyniemy równo z falą. Mimo, że mam zrefowany żagiel. O, teraz mamy odpływ, teraz stoimy w miejscu niemalże. My myślę, że my to głównie... Surowa ryba się uległa pogorszeniu, trudno. Dzięki temu tylko żyjemy dalej, że nam się podniosło. Oj, oj. Tam się to omijać, tu bokiem ostatnio. Nie wiem, czy to nie jest... No, nie mówcie mi, że to jest ta sama plansza. Ta sama mapa z tym samym ułożeniem jak poprzednio nawet. Byłoby bardzo niefajne, gdyby tak było. Ale tak wygląda. Czy nie widzę różnic? Raczej widzę podobieństwa. Zawsze ten sam challenge? To też byłoby nudne, gdyby tak było. Ale no nie przyglądałem się aż tak mocno. Ale plus jest taki, moi drodzy, że udało się za pierwszym razem. Opuszczam znowu, ale tym razem żagiel. Dobra, już refuję, bo to trzeba zahamować. Za daleko nie polecieć. Dobra, i co my tu mamy? Co my tu braliśmy? Złóż ofiarę. No i mamy. Długa laska. Długa łaska otrzymana od bogów. Oraz łuk przodków, dar od bogów. Ten mocny łuk posiada księciwę tkaną ze srebrnego światła księżyca. Łatwo umieścić na nim strzałę i zawsze można go napiąć. Zacznij grę z łukiem przodków, który się nie zepsuje. Czekajcie, zacznij grę z łukiem przodków, który się nie zepsuje? Spoko, ale to wszystko? I to jeszcze wszystko za 500, dlatego mnie stać. Druga łaska otrzymana... Aha, wiecie co? Bo to chodzi o to chyba, że druga łaska może oznaczać, że będę mógł dwie rzeczy naraz włączyć? Druga łaska otrzymana od bogów? A tu mamy dar od bogów... wolę łuk przodków, wolę, nie? Tak, składam ofiarę, okej. Okay. A ciekawe, czy nie mogę złożyć dwóch ofiar. Ale wygląda na to, że chyba zawsze jedną się wybiera. Ale to wtedy chyba się dziwne, jeżeli ja mam wybrać... No co, wybiorę drugą łaskę... Drugi slot na drugą łaskę, a jednocześnie nie mogę potem wybrać nowego perka, to po co? To bez sensu, tak? Progres jest tak bardzo, moim zdaniem, wtedy ograniczony, że... O Jezus Maria. Dobra, zobaczmy, co to w ogóle oznacza. Nałóż błogosławieństwo. I co, ja tylko jedno mogę mieć, tak? Tu mam hard cord, działanie trucizny znacznie osłabione. Zacznij grę z łukiem przodków, który nigdy się nie zepsuje. Muszę, widzicie, zdjąć i założyć to. Łuk przodków. Tak jest. A ja czyli mogę wybrać tylko jedno. No, dziwne jest to. Fajne by było, gdybym, wiecie co, no, skomplikowali. Przekomplikowali to w trzy dupy. Niepotrzebnie moim zdaniem. Dlaczego nie mógłbym za każdym razem po prostu brać sobie nowego perka? Tylko jeszcze muszę sobie w tym samym miejscu, gdzie dostaję nowe perki po skończeniu rozdziału, jeszcze muszę sobie zrobić miejsce na to, żeby go w ogóle wziąć. No, 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 moim zdaniem to bez sensu. No, to jest głupie. Bo ten progres jest tutaj, jeżeli w ogóle jest, to widzicie, jaki bardzo wolny, nie? Jest wręcz tragicznie wolny, taki turbowolny. Nawet bym powiedział. Nie zapisałem tu gry, ale liczę na to, że nie spotkają mnie żadne niespodzianki. Z jakiej strony, wiecie co? Na wszelki wypadek. Ciekawe, jak gra sobie z tym poradzi, jak zapiszę grę tutaj na wszelki wypadek. O tutaj, o właśnie. I tutaj nacisnę żegluj. Ciekawe, czy mnie w tym samym miejscu zapamięta, że jestem na łódce i w ogóle przed wejściem do portalu, a nie na lądzie.
Nie wiem, czy to jest bezpieczne miejsce na save. Zobaczymy. I jesteśmy. Od razu, bezpośrednio wylądowaliśmy. Wojna! Rozdział trzeci to wojna! Ale tam był też głód. Czekajcie, głód? Wojna? To jest jakiś... Gdzie to jak czterech jeźdźców apokalipsy trochę bym powiedział. Mamy głód, mamy wojnę. Zobaczmy, aha, no jesteśmy tutaj na brzegu. Zawsze mamy okrągłe, dobra. No dobra, to zobaczymy, co tutaj się uda znaleźć. Mamy na pewno od razu na dzień dobry już pierwszą wyspę, więc rozejrzymy się na niej troszkę. Zobaczymy tutaj jak. Wojna, no i to jest, powinno być miejsce, w którym zaczniemy w końcu móc mieć siekierę. A być może siekiera oznacza kolejne ulepszenia naszego statku. O, jest pan żarcie. Mamy wszystkie statystyki, zobaczcie, na full. Rozwinięte teraz dzięki temu. No dobra. Very nice. Tu możemy co, zacząć gotować kolejną rybę? Nie, zrobimy z tego ognisko. Nie, przepraszam, zrobimy z tego wędzarnię, ale tylko musimy zdobyć jeszcze grubą trawę, której tutaj myślę, że jest bardzo dużo. To co, zaczynamy od... Tej góry będę zacząć, ale myślę, że zaczniemy od... No tylko dwie strzały, także będzie walka raczej... na bliski kontakt. Strzelimy jeszcze raz, bo to są zwiększone obrażenia, tak? O! Dlatego to jest to, właśnie zwiększone obrażenia, nie? Dlatego wtedy zadawało to takie dodatkowe obrażenia. No chodź, chodź, tutaj, o, już myślałem, że się uda. Ło! Chciał mnie, a się odwrócił specjalnie. Dobra, ale rogorzec nie miał większych szans. Na dwie strzały tylko gramy, więc trzeba będzie za chwilę zwiększyć liczbę strzał. Przynajmniej 5 mieć, żeby dziabać go całego. Dobra, mamy strzałę, mamy mięso przede wszystkim, mamy też róg rogożca. Dobra. Nie znam jakoś super potrzebny na razie, ale... No zobaczymy. Fajnie byłoby znaleźć tutaj coś nowego, jakiś może stworek tu biega czy coś. No bo w końcu chcę zobaczyć, co ma te takie szczęki, które nam są potrzebne w przyszłości. Bo to był jakiś rodzaj szczęki. Czy co, no myślę, że od razu możemy wejść na górę i przede wszystkim zadbać o to, żebyśmy mieli... O, tu coś biega? A nie, to jest nasz kolega. Znamy go. Weź na górę sobie. Spokojnie. Mam nadzieję, że nie spadając na ryj. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby w ogóle zapisać grę, skoro się udało. Wszystko pięknie tutaj. Jak spadnę na ryj, to raczej będę ładował. No bo to spadanie na ryj tutaj to jest... To jest takie lamiste. Pierwsza wyża zdobyta. No ale właśnie, wiecie co, no... To jest dla mnie właśnie też jakiś minus tej produkcji. Dlaczego w każdym rozdziale robimy dokładnie to samo? To, co niegdyś było święte, stało się zwierzyną, sojusznicy stają się zaprzysięgłymi wrogami. Jeszcze alarm jakiś wyje mi za oknem, nie wiem, czy to słyszycie. W każdym razie nie przejmujcie się, jeżeli tak. No, dlaczego to są nie jakieś... Jakieś chociaż inaczej wyglądające, no cokolwiek, jakieś urozmaicenie tych zadań tutaj, albo na każdym, w każdym rozdziale jakieś inne zadanie. Znowu się pogorszył stan surowej ryby. Nie no, ja się z tym zgadzam, że trzeba będzie w końcu tę wędzarkę zrobić. Tutaj są dziczki. Są też kijki. Dużo kijków. No, to surowców jest sporo, ale no, to nie jest, znaczy to nie jest ogólnie wyspa z bambusem, nie? Więc na razie bambusa nie będzie, ale gdybym zdobył siekierę, czułbym, że jest ciekawiej. A i zobaczcie, faktycznie jest łuk. Tak, chciałem właśnie zobaczyć o ten łuk i zobaczcie, tu jest faktycznie łuk przodków. Więc w razie czego mamy jakiś podstawowy łuk i będziemy go mieli na razie zawsze, więc to zawsze jakiś plus, jak przegramy, zginiemy, stracimy, zawsze mamy jakiś łuk już zawsze, tak, do użycia. Więc oczywiście robię teraz wędzarnię, żebyśmy mieli po prostu na statku. Faktycznie jest to bardziej inteligentne niż stawianie wędzarni gdzieś na... Indziej, ale w sumie pytanie brzmi, czy rozpalam ognisko też? Czy ja mogę mieć obok tego jeszcze postawić sobie na przykład no tę gliniankę, która być może niebawem będzie nam potrzebna? Wrzucam rybę oczywiście. I teraz co ciekawe, oczywiście też bardzo ważne zapamiętanie jest to, że to co tu wrzucamy, bo jeszcze ryba się bardziej popsuje, może siedzieć i czekać aż zgłodniejemy. Nie musimy tego zbierać, zawsze wtedy będzie 100% świeżości. Jak zdejmiemy z tej wędzarni, no to już zacznie się psuć. Bardzo istotne moim zdaniem to jest do zapamiętania. Dobra, i co my tutaj chcemy wrzucić? Rzeczywiście na razie róg rogożca jest nam zbędny, jeszcze kamienie to dorzucimy. O! Resztę będziemy zbierać. Sucha trawa zawsze się przyda, mieć pod ręką ją. Eksplorujemy dalej wyspę. Ach!
migaczek trafiony. Zobaczcie, że olałem w sumie też to, że gdzie on tam ma swoją norkę. Bo potrzebuję po prostu piórek migacza, tak? O, mam piórka migacza. Nie wiem tylko, czy kości nie zostawiłem. Zostawiłem kości? Nie. Czyli co, mogę zrobić już strzały? Z kościołem grotem podstawowe strzały są potrzebne, więc widzicie, muszę zrobić teraz zwykłe strzały, ale dobrze, bo 6 strzał myślę, że wystarczy, spokojnie. Proszę bardzo, i możemy teraz zrobić od razu. Oczywiście mogę, czy co, żeby surowce zużyć, to ja zrobię tak. Zrobię dużo, będę miał dużo kościanych strzał. Proszę bardzo, i teraz robimy tak. I mamy teraz, bardzo ładnie wykorzystaliśmy te surowce na maksa. Mamy 10 kościanych strzał. Myślę, że to wystarczy na jakiś czas. Chyba udało mi się pozbierać wszystkie surowce, które były do zebrania. Oczywiście zostawiam sobie krzaczki, w razie czego jagód. A wiecie co, w ogóle ja to mogę pozbierać. W sumie to też jest bardzo istotne, że ja w sumie mogę to po prostu wziąć ze sobą. Y, naciskam tylko i te jagody lądują do mnie do ekwipunku. Lądują mi w ekwipunku, co oznacza, że mogę je po prostu zjeść później. Chyba nie mogę je w żaden sposób podgrzewać, nic w tym stylu. No, ale... Ale o. Mamy możliwość w takim wypadku tutaj pozbierania. No i to oczywiście jak tylko od drzewa pojawi się tam ta cholerna siekiera. No tutaj surowca na siekiera nie było. Jak uda nam się zdobyć siekierę, no to myślę, że będziemy wtedy o wiele bardziej zadowoleni z życia. Duży kawałek miejsca się pogarsza. Bo będziemy mogli po prostu... Co ja chciałem powiedzieć? Będziemy wrócić po prostu, jak będziemy mieli siekierę, to wracamy tu po drewno, tak? Bo tego drewna mało jest. Dobrze. Zobaczmy, jak tam nasza wędzarnia. Myślę, że biorąc pod uwagę, że mamy jeszcze kawałek mięsa, to ja sobie wezmę jedną rybę i zacznę wędzić kolejną rzecz. A reszta będzie po prostu czekała na swój moment. Tak jest. Czekała na swój moment. A my tymczasem jeszcze, kurczę, już 51 minut nagrywam, więc już powinienem kończyć. Ale chcę chociaż nabrać jeszcze kurs na jakąś fajną wyspę. Zobaczyć w ogóle, rozejrzeć się po tej okolicy tutaj. Co tu można znaleźć i gdzie? Bo ciekawi mnie nowe surowce, ale zobaczymy to dopiero w kolejnym odcinku. Na razie w Windbound gramy. No mówię, póki nie przegram, póki mi coś nie wkurzy mocno, to czemu nie? Możemy grać dalej. Tu prawdopodobnie będzie jakaś mała wysepka pomiędzy tymi skałami. W sumie jak jesteśmy tak blisko, możemy od razu zaliczyć. A tam są, o tam widzę, że są. Tak, tam jest kolejna część. Jak wygląda płynięcie? Płyniemy tu bok. Dobra, myślę, że to nie jest głupie. Popłyniemy tu do środka. Może będzie coś więcej. A nuż znajdziemy na przykład tam w końcu jakiś lepszy upgrade, na przykład do życia albo dalej do wytrzymałości. O cholera. No się rzuciłem. Tu powiem szczerze, nie jest za dużo miejsca dla małego stateczku. Ale! Doświadczony żeglarz to doświadczony żeglarz. Gorzej z dopłynięciem do tej wyspy będzie. Jest, już refuję żagle, żeby nie wpłynąć za głęboko. Cyk! I jesteśmy. Są surowce, które oczywiście sobie pozbieram, ale najbardziej chcę zobaczyć, co tutaj w ogóle jest. O, mamy znowu ten surowiec. O, jest coś. I to może być zdrowie. Zaiste. W końcu jakiś upgrade do zdrowia. Cieszę się bardzo. Zawsze trochę błogosławieństwo dodatkowego zdrowia. Dobrze, jest. Moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. W kolejnym odcinku płyniemy oczywiście dalej. Cały czas tutaj zbieramy surowce. Jestem ciekaw cały czas, co będziemy robić ze szczeciny posoki, bo tego tutaj dużo jest. Już od poprzedniej wyprawy, poprzedniej wyspy i rozdziału mieliśmy już do zbierania to dziadostwo. A i prawdopodobnie jak tylko uda nam się tę siekierę w końcu stworzyć, będziemy znowu płynąć do tych wszystkich wysp. Raz jeszcze. Dlatego myślę, że będziemy chcieli postarać się jednak zacząć teraz już od dużej wyspy, żeby znaleźć ten nowy surowiec, zbudować siekiery, by wtedy pływać na wszystkie resztę, całą resztę wysp, bo na pewno będziemy chcieli mocno magazynować drewno, nie? Jakżeby inaczej. A tymczasem ode mnie, jak zawsze, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!